nie tylko w Polsce, ale w NATO, zakłada się, że sprzęt ciężki będzie transportowany koleją. Cała zdolność rosyjskiego przerzutu stoi na kolei. To kolej była jednym z tych wynalazków, które umożliwiły wojnę taką, jaką znamy i taką, jaką widzimy choćby w Ukrainie. Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolski o Wojnie i zapraszam do obejrzenia odcinka szczególnego, a mianowicie poświęconego roli kolei w konflikcie na Ukrainie, ale i w konfliktach ogólnie. Ponieważ temat jest z jednej strony istotny, a z drugiej nietypowy, pozwoliłem sobie zaprosić aż trójkę ekspertów. Pierwszym jest Konrad Muzyka z Rohan Consulting, drugim pan pułkownik Piotr Lewandowski, zaś trzecim adiunkt Michał Piekarski z Uniwersytetu Wrocławskiego i przy okazji zapalony miłośnik kolei. Jeżeli to, co dla Was przygotowaliśmy, spodoba się, gorąca prośba o zalajkowanie, zasubskrybowanie kanału, tutaj jest odnośnik, skomentowanie na dole, no i oczywiście możecie wesprzeć moją osobę w programie Patronite, tu u góry jest kolejny odnośnik. No i najważniejsze, sponsorem tego odcinka jest aplikacja Koleo. Koleo jest to największy niezależny sprzedawca biletów kolejowych w Polsce. Codziennie z Koleo korzysta kilkadziesiąt tysięcy osób. Aplikacja jest jedną z najpopularniejszych w swojej kategorii, ma bardzo wysokie oceny od użytkowników. Tak osobiście powiem Wam, że ja sam korzystam z tej aplikacji, jeżeli muszę kupić bilety na szynobus z Trzebnicy do Wrocławia. Jest to dla mnie dużo prostsze i dużo bardziej sensowne niż stanie w kolejce do konduktora. I teraz mają taką kampanię promocyjną, reklamową, wybieram pociąg, bilety kupuję w Koleo i w związku z tą kampanią i w związku z tym, że oglądacie film na moim kanale, macie, słuchajcie, a jakże zniżkę na pierwszy przejazd z Koleo, jeżeli wykorzystacie kod rabatowy Wolski10, dają Wam 10 zł zniżki na pierwszy przejazd z Koleo i to jest promocja ważna do końca stycznia. I po tej reklamie zapraszam do obejrzenia odcinka. Konradzie, bardzo dziękuję Tobie, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie na kanał. Dziękuję za zaproszenie, witam. No i pytanie do Ciebie jako do eksperta i do faceta, który z otwartych to chyba jako jedyny naprawdę profesjonalnie w tym siedzi w Polsce. Na ile istotne są te rosyjskie wojska kolejowe? Rosyjskie wojska kolejowe, w zasadzie cały przerzut wojsk lądowych opiera się na wojskach kolejowych. Oczywiście tutaj nie mówimy o personelu, mówimy bardziej o sprzęcie, tak? Czyli biorąc pod uwagę, że na przykład ze Smoleńska do Władywostoku jest prawie 10 tysięcy kilometrów, to tak naprawdę jedynym środkiem, który może w efektywny sposób przerzucić siły na przykład ze wschodniego okręgu wojskowego na zachód Rosji, to jest kolej. Jest to w zasadzie najszybszy i najbardziej efektywny sposób przerzucania wojsk, ale rosyjskie wojska kolejowe w zasadzie nie tylko zajmują się przerzutem na dłuższe odległości, ale generalnie zajmują się całym planowaniem, organizowaniem przejazdów kolejowych, oczywiście też na mniejszych odcinkach, zajmują się naprawą linii kolejowych w zakresie zadań, które są wyznaczone dla rosyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Zajmują się również rozminowywaniem szlaków kolejowych, co też moim zdaniem jest istotne, ale w ostatnich latach przede wszystkim też widzieliśmy, że duża część tego komponentu wojsk kolejowych była przeznaczona na rynek cywilny, że tak powiem. W sensie wojska kolejowe były też zaangażowane w stawianie linii kolejowych, które potem były przeznaczone do ruchu cywilnego. Czy mówisz o Obamie, Bałkausko-Amurskiej magistrali, tak? Bo tam komponenty chyba 10 brygad skierowano aż, nie? To jest gigantyczna ilość. Czyli w zasadzie prawie cały komponent, jeśli nie cały komponent, bo rosyjskie wojska kolejowe mają około 10 brygad, ale też wojska kolejowe zajmują się naprawianiem szlaków kolejowych w odpowiedzi na różnego rodzaju klęski żywiołowe, tak? Czyli często zdarza się, że gdzieś tam jest powódź w centralnej Rosji, most jest zmyty całkowicie i przyjeżdża taka brygada kolejowa i stawia most od początku. Jasne. A powiedz mi, jak to wygląda w kontekście Ukrainy, kolei na Ukrainie? Czy widzisz jakieś takie istotne przywiązanie Rosjan do kolei w konflikcie ukraińskim? Nie mówimy o przygotowaniu, no bo te transporty kolejowe, no to śledziliśmy, tak? To widać było, że jest ten ruch na magistralach, ale czy potem w momencie już po 24 lutym postawiłbyś tezę, że ta kolej była dalej szczególnie ważna dla Rosjan?
Znaczy, tak jak wspomniałem, no, rosyjskie, cała zdolność rosyjskiego przerzutu, że większa jego część raczej stoi na kolei, więc jestem przekonany, że ta kolej dalej odgrywała bardzo ważną rolę. Co prawda nasz dostęp do filmów pokazujących przerzuty drogą kolejową wojsk rosyjskich są w bardzo dużym stopniu ograniczone, niestety, a wynika to z faktu, że TikTok został zbanowany w Rosji i niestety nie mamy już dojścia do tego źródła informacji. No, od czasu do czasu gdzieś tam pojawiają się jakieś filmy pokazujące przejazd pociągu ze sprzętem, ale to jest naprawdę promil tego, co tak naprawdę miało miejsce jeszcze w grudniu, powiedzmy styczniu. Tak? Ale generalnie jeśli chodzi o zdolności do przerzutu, to ja znalazłem taką informację kilka miesięcy temu mówiącą o tym, że na torach kolejowych Federacji Rosyjskiej znajduje się 66 tysięcy działających płaskich wagonów, czyli tych wagonów do przewozu tego ciężkiego sprzętu. No to robi wrażenie. Tak, a 66 tysięcy w zasadzie wystarcza na przerzut około 550 batalionów. To oczywiście nie z batalionów zmechanizowanych, zaznaczę. To oczywiście nie oznacza, że faktycznie taka zdolność jest, no ale w przypadku wojny, gdyby cały sprzęt z gospodarki cywilnej został wciągnięty w struktury wojska, no to te zdolności do przerzutu Rosjanie mają bardzo dobre. Jasne. Konradzie, bardzo Tobie dziękuję. To myślę, że bardzo dobry wstęp, jeżeli chodzi o odcinek cały kolejowy. Dziękuję, że znalazłeś chwilkę. Dziękuję bardzo. Piotrze, dziękuję bardzo, że zgodziłeś się znaleźć chwilkę, żeby jako ekspert wypowiedzieć się w temacie kolei w ciężkim życiu logistyka wojskowego i tym, gdzie ona jest. Teraz zastanawiam się, o co pierwszego można się ciebie zapytać. Jaka jest miejsce i rola kolei obecnie w wojsku? Tak skrótowo. No to się tak, Jarek, przede wszystkim to kolej to rzeczywiście logistyka. Ja tym logistykiem zostałem z przypadku, bo jak tam zapewne wiesz, bo się znamy, z szefa rozpoznania pułku nagle stałem się logistykiem. Przyznam, że wtedy bez entuzjazmu, dopóki nie zrozumiałem, na ile ta logistyka wymaga kompetencji, na ile jest wymagająca jako taka, no i jakie ma znaczenie, tym bardziej, że to się wiązało z czasem misji też trochę, czyli jak gdyby zupełnie praktycznie miałem okazję też. Natomiast wracając adrem do kolei. Aha, no mówię to dlatego, że jednak mimo wszystko ekspertem z górnej półki tu nie jestem. Ekspertem jest mój kolega serdeczny, który był szefem szefostwa transportu i ruchu wojsk. Czyli dokładnie instytucji, o której tu będziemy wspominali. Ja nie ukrywam, że go poprosiłem wcześniej o pewne komentarze. Jest dość znamienne, że mój serdeczny kolega powiedział: Piotrek, najlepiej jakbyś nie mówił o tym w ogóle. I to się nie w tym sensie, że jest źle, tylko dlatego, że większość dokumentów dotyczących użycia kolei w wojsku jest niejawna. No, bardzo słusznie. A co Prawda? Możemy powiedzieć dlatego, z tej sfery jawnej? Dlatego, że gro dokumentów dotyczy podnoszenia stanów gotowości bojowej i stanu wojny. Tak? Czyli mówi o roli kolei podczas rozwinięcia mobilizacyjnego, do rozwinięcia operacyjnego wojsk i prowadzenia operacji. Ale ja sobie postarałem się wyciągnąć z tego rzeczy jawne, to o czym mówić możemy. No i teraz tak, na pewno możemy mówić, w jakim dokumencie w ogóle w Wojsku Polskim kolej jest umieszczona, czyli jej użycie. I tu mamy program pozamilitarnych przygotowań obronnych. To jest dokument niejawny oczywiście całkowicie w swojej treści, ale ten program dokładnie precyzuje, tak, odnośnie kolei. O czym on mówi? No tam są na przykład ustalenia potrzeb przewozowych oraz wymagań techniczno-obronnych w tym zakresie, tak? Czyli ile czego potrzeba nam i jakie warunki to spełnić musi. Przy czym te warunki akurat z reguły to są jawne, tak? No bo to są kwestie skrajni, nośności wagonów i tak dalej, prawda? Ale już potrzeb oczywiście nie. O czym te dokumenty mówią jeszcze? O przygotowaniu niezbędnej ilości i utrzymywaniu
środków, w tym cystern na przykład oczywiście, ale też i zabezpieczenia technicznego. Bo za to wszystko nie odpowiada wojsko. W Rosji tak, ale w krajach natowskich za to odpowiadają przewoźnik i firmy, które tym się zajmują. I to nie jest tak, że ta firma w czasie wojny powie, ok, to my od jutra będziemy szyć firanki. No nie, 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 nie. I dalej się będą musieli zajmować zabezpieczeniem technicznym, tak? Środki na to utrzymuje Agencja Rezerw Materiałowych. Czy mówisz o programie mobilizacji gospodarki, PMG, tak? Czy to jest coś innego? W PMG jest to też, dlatego że tu jest synergia taka wielu dokumentów, tak? Jasne. I jak gdyby w planie mobilizacji będą zapisy wynikające z programu pozamilitarnych przygotowań obronnych, tak? Czyli tam mamy program, a to będzie uszczegółowione na przykład w kolejnych dokumentach niżej. Co jest też ważne, jakby nasze dokumenty stanowią kompromis między... Aha, jeszcze przepraszam. W ogóle jak gdyby autorem dokumentu jest Departament Strategii i Planowania Obronnego. Mhm. To jest instytucja, która się tym zajmuje, a jak gdyby codziennym wykonawcą tego jest właśnie Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk, o którym wspomniałem wcześniej i którego eks-szefa obecnie już mam przyjemność znać. Zresztą powiem, że profesjonalista z najwyższej półki. Tak, to trzeba powiedzieć, że wykształcony w Stanach po części, tak jak bardzo duża część kadry naszej. Dlaczego to mówię? Dlatego, że nasze ustalenia stanowią pewien kompromis między tak, prawem krajowym i przepisami, potrzebami czasu wojny, ale też potrzebami sojuszników. Jasne. No bo Polska jest w takim miejscu, w jakim jest, no i musimy sobie zdawać sprawę, że Polska będzie terenem nie tylko przerzutu wojsk, ale też ich operacyjnego rozwinięcia. Tak. Czyli one się będą rozładowywać w Polsce w dużej części. No tak. No i jak gdyby te wszystkie nasze dokumenty uwzględniają tak, prawa, przepisy oczywiście, ale nasze potrzeby czasu wojny, czyli sił zbrojnych i potrzeby sojuszników. To jaka jest rola tych w Polsce kolei w wojsku? Większa niż była za komuny, mniejsza? Wiesz co, ona jest porównywalna. To jest bardzo ciekawa teza, bo wiesz, pojawiają się koleje, takie... No bo tak, Jarek, w ogóle... Mówiąc, jeszcze wróćmy tak trochę do wojskowych rzeczy i do samej góry tego. Mówiąc o wojsku, mówimy o przewozach i wykonywaniu marszu. Tak. Wykonanie marszu jest na sprzęcie etatowym albo per peges, pieszo. Do dziś pamiętam, bawiły mnie niektóre komentarze, kiedy w naszej rozmowie mówiliśmy o marszu i tam krytykowano nas, że jak marsz dobowy, nie? No marsz dobowy, ale na pojazdach, tak? W wojsku to się nazywa marsz. Tak, tak. A tam były komentarze, że całą dobę będą szli. Okej, czyli marsz to jest wykonywanie na sprzęcie etatowym, no bądź oczywiście pieszo, natomiast przewozy, tak, przewóz, transport wojsk, czyli mówimy o transporcie teraz, to będzie co? No będziemy mieli albo powietrzny, albo lądowy, albo morski. Tak. No i teraz jak spojrzymy na lądowy, to mamy albo drogowy, albo śródlądowy, lądowy, wodny, tak, bo tak. W wojsku barki są. Jak gdyby marsz wykonywany barkami na przykład, nie marsz, a przewóz barkami będzie przewozem lądowym, chociaż po wodzie. Mamy rurociągowy, tak, i mamy kolejowy. I teraz kolejowy traktowany jest jako relatywnie najbardziej efektywny. Okay. Tak, on jest definiowany jako bardzo efektywny, przy czym w ogóle, nie tylko w Polsce, ale w NATO, zakłada się, że sprzęt ciężki będzie transportowany koleją w dużej części. Czyli jego rola jest w zasadzie bardzo wysoka. Tak, tak. Jak spojrzymy w doktryny jawne, bo ta powiedzmy ogólna jest jawna, już potem szczegółowo oczywiście są niejawne, ale patrząc jak gdyby w zapisy dokumentów o charakterze jawnym, to on jest traktowany jako wysoce efektywny
i generalnie on ma szczebel operacyjny. Czyli mamy ten strategiczny najwyższy, czyli polityczno-wojskowy. No i tu jak gdyby jeszcze nie. Mamy ten średni operacyjny, czyli jak gdyby może być spoza teatru na teatr i na teatrze, ale od tego szczebla najwyższego. Ale może być realizowany i na poziomie taktycznym nawet. Bo jeżeli tory pozwolą, sytuacja, kontrolujemy przestrzeń powietrzną na tyle na przykład, że możemy dać osłonę tym transportom, tak? No to on może tam zejść nawet niżej. Ale główny poziom to jest operacyjny. Jasne. No a jak gdyby gro przewozów, no to właśnie na tym poziomie jest bardzo istotna. Dlatego, że na poziomie taktycznym sprzęt się przemieszcza już grupami niewielkimi, batalionowe grupy bojowe, prawda? Ale na operacyjnym to mówimy, że musimy przemieścić z punktu A do punktu B 500 czołgów. Mhm. Nie? No to co, 500 zestawów niskopodwoziowych? Prawda? Tak średnio. No, tak. No? Więc on jest ważny, przy czym też no tu warto zauważyć, że on się dzieli, ten transport kolejowy, same transporty dzielą się na operacyjne i zaopatrzeniowe jeszcze. I transport operacyjny zawsze ma priorytet, czyli zawsze to będą sprzęt i ludzie. On będzie miał zawsze charakter operacyjny i będzie miał priorytetowy. Zaopatrzeniowy, no to wiadomo, to jest zaopatrzenie, przy czym też zależy, co to będzie. No bo na przykład transport z amunicją może też otrzymać status transportu operacyjnego, prawda? Czy cysterny z paliwem. No i tak to wygląda. Dalej jest to traktowane jako bardzo ważne. Jarek, dlaczego ćwiczenia, które się odbywają w Polsce, znaczna część sprzętu przybywa jak? No, transportem kolejowym, prawda? Transportem kolejowym. I to często nie dlatego, że brakuje zestawów niskopodwoziowych, tylko no oczywiście tu cena też ma znaczenie, koszt, prawda, no jest on znacznie niższy, no ale to jest też ćwiczenie zdolności. Do dziś pamiętamy takie faux pas, tak, z Bradleyami bodajże, z tego co pamiętam. Ach, tak? Co odpadł, to jest M2A2, czyli te rozpoznawcze Bradleye ze szwadronu kawalerii, tak, gdzie ktoś tak, nie ogarnął tam skrajni kolejowej i odpadł celownik panoramiczny dowódcy, który kosztuje mniej więcej 1/3 Rosomaka, tak, prawda? Powiedziałbym delikatnie. No i to była taka mocna nauczka, jak gdyby, że trzeba się na tym bardzo mocno pochylić i że Bradley Bradleyowi nie rób. Tak, no tak, no bo w kitach ktoś sprawdził Bradley, a potem się okazało, że w wersji M2A2 wystaje jeszcze pół metra panorama, tak, tak. I jest wyższy, notabene tamtą skrajnie zmieniono tam relatywnie niedawno, ale to nie usprawiedliwi. To absolutnie nie jest usprawiedliwienie. W każdym razie widzowie, żeby wiedzieli, jeżeli macie, nie wiem, duże mieszkanie w jednym z głównych miast Polski, nie wiem, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań, albo macie willę gdzieś przy mieście, no to mniej więcej to poszło, słuchajcie, pyk po uderzeniu w skrajnie, bo mniej więcej tyle jest warty ten celownik, jest trochę więcej warty ten celownik panoramiczny dowódcy, który został urwany, on był do naprawy. Nie jeden Jarek podpadł. No, co już chcę pominąć, tak, ale tam generalnie, słuchajcie, to wiecie, jak operator PPK Spike strzela pociskiem, to on strzela takim mieszkaniem w średnim mieście i ten pocisk podąża do celu, bo to jest ta wartość. Natomiast jak ktoś kolejowo nie ogarnął skrajni, to wiecie, cała klatka schodowa finansowo została zbita po prostu po kolei przez skrajnie, więc to są koszty horrendalne, no ale dobrze, że w trakcie pokoju, a nie w trakcie wojny. Natomiast ja się ciebie, Piotrze, pytałem o to, ponieważ pojawiają się takie bardzo fajne opracowania, na przykład o kolei w czasach PRL-u, o tych przewozach w trakcie LWP, to nie było LWP zresztą, tylko Wojsko Polskie. No i pojawiało się, że ta rola kolei w systemie sił zbrojnych RP, ona systematycznie spadała. Czasów komuny uznano, że ta kolej będzie porażona, nuklearny Armagedon, pasy nuklearne na Wiśle, na Odrze, i ta rola transportu samochodowego coraz bardziej rosła, a kolei coraz bardziej malała. Czy to jest jakaś praktyka ogólnonatowska, czy też nie do końca? Nie. To nie jest praktyka ogólnonatowska, natomiast jest praktyka taka, żeby mieć zdolność radzenia sobie bez kolei w razie czego.
Przynajmniej przez jakiś czas, dlatego że sieć kolejową jest relatywnie łatwo upośledzać. Prawda? Chyba, że jest się upośledzonym jak Rosjanie obecnie na Ukrainie. Tak, tak, obserwujemy. I to nie tylko uderzeniami na tory, ale i w sieć trakcyjną. Tak. A Jarek, ile mamy spalinowozów obecnie na liniach? Bo to musiałbym popatrzeć, ale szału nie ma, nie? My mamy pełną elektryfikację. No, no, i to no nie jest... wszędzie, no na szczęście, wiesz, no, u mnie koleje dolnośląskie, no to połowa taboru, ale niestety szynobusów, no to są spalinówki. No. Natomiast, no, o ile pamiętam, tam do chyba 90 roku to całkiem sporo parowozów było utrzymywanych na mobilizacji na kolei, tak? I trzymano te słynne parowozy w późniejszych skansenach i były parowozownie, no bo to wszystko było mobilizowane w razie wojny. Tak, i Jarek, dobre miałeś wrażenie, dlatego że my jak gdyby odcięliśmy się po pierwsze w ogóle odnośnie transportu. Nie tylko kolei, ale transportu takim budzeniem. Halo, proszę pana, to był 2003 rok, czyli Irak. I to był taki moment, kiedy nagle okazało się, na ile my upośledziliśmy w siłach zbrojnych RP zdolności nawet planistyczne, jeśli chodzi o transport. No i nie jest biegiem okoliczności, że właśnie wtedy powstało Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk. Tak? Jasne. Instytucja typowo stworzona na kompatybilna z NATO-skimi rozwiązaniami, tak, od początku tworzona pod kątem właśnie współpracy z NATO i do dziś tak, tak szefostwo funkcjonuje. Natomiast jak gdyby upośledzanie transportu kolejowego, ono trwało, Jarek, żeby nie skłamać, ale w zasadzie taka mocna zmiana to gdzieś dopiero 2018 rok jest. Dopiero wtedy się tak zaczęliśmy budzić. No ale to jest łatwo zauważyć, no bo kiedy zaczęliśmy kupować pewne rzeczy, nie, tak? Nie, to jasne. Prawda? Pogony, to widać, na kiedy kolei... nagle doszło do tego tak. kolejnego obudzenia. No i no pojawiły się mobilne rampy. Znaczy, my przed tym mieliśmy też, tylko że no takie jeszcze z Układu Warszawskiego. Znaczy nie, to z Układu Warszawskiego, to było super, to bo też trzeba powiedzieć tylko, widzom, że... Jest problem, że one nie były poddawane tak zwanej rewizji. To znam, nie ukrywam od właśnie mojego kolegi pojęcie. Rewizja polega na okresowym sprawdzaniu praktycznym, czy to po prostu działa. I teraz, jeżeli to nie było poddawane rewizji, no to jak myślisz, w jakim stanie to było? Jak? Nie, no jasne, to dobra. To tak, to takim jak wszystko, co było związane z PNG, liczając zakłady Boomer Łabędy i nie było poddawane określonej rewizji, tak? Tak. To się no nagle ale... okazało, że ktoś zamknął odlewnie, ktoś zamknął walcownie, ktoś tokarki, które były w wykazie, wysłał na złom, mimo tak. że powinny być w wykazie i tak dalej, nie? No ale my to jak odbudowujemy, to jak gdyby widać, to się dzieje, więc no ale jak gdyby odpowiedzią twoją na to, czy dalej jest to ważne? No choćby zakup tych mobilnych ram świadczy o tym, że tak. A poza tym wróćmy jeszcze raz do tego. To jest ważne nie tylko dla polskich sił zbrojnych. Ale dla NATO. Dla NATO. No dalej, no transporty będą się rozładowywać w Polsce kolejowo. Jasne. No dobra, a jak to wygląda w Rosji? Taki co pada od Rosji, zaprosiłem jeszcze Konrada Muzykę, który się wypowie i za chwilkę będzie, ale ja byśmy powiedzieć, jak to w Rosji wygląda tak na twój osąd. Zobaczcie, wiem jak, już, że w Polsce to jest ważne. My jeszcze do prawie do początku XXI wieku cały czas utrzymywaliśmy coś takiego, co się nazywało chyba Zarząd Transportu Kolejowego. Sorry, może przekręciłem, ale była... Był taki zarząd, który dysponował jednostkami wykonawczymi, czyli jednostkami kolejowymi i jednostkami naprawczymi, dróg, mostów i tak dalej. I to był zarząd transportu chyba, o, to się tak nazywało. I jakby to była pozostałość po jeszcze układzie warszawskim troszeczkę. Rosjanie z kolei nie zlikwidowali tego. No i dalej mają, oni mają brygady kolejowe. I jak gdyby to, o czym rozmawialiśmy, czyli
czyli remont bajkalsko-amurskiej magistrali kolejowej, czyli BAMU. Gdzie w informacji opublikowanej przez Rosjan pojawiło się, że tam wydzielono sprzęt z 10 brygad kolejowych. To oznacza, że mają ich co najmniej 10. Brygada, czyli przynajmniej 3,5 tysiąca ludzi w Rosji, tak? Czyli 35 tysięcy żołnierzy wojsk kolejowych minimum. Tak. I no oni tam wydzielili do naprawy tejże magistrali 900 jednostek sprzętowych. No 900 to jednostek. Po 90 z każdej brygady, tak? No, można by tak zakładać. No, jak gdyby. No i teraz możemy jeszcze sobie sięgnąć, bo teraz ktoś zada pytanie, no dobra, ale dlaczego mają takie problemy na przykład z utrzymaniem sieci kolejowej na Ukrainie, nie? Na terytoriach okupowanych. Prawda? No, no bo w tych brygadach służy głównie służba zasadnicza. A jak wiadomo, żołnierze służby zasadniczej nie walczą rosyjscy na Ukrainie. No i się okazało, że oni tych brygad nie mogą z sobą zabrać, a jedynie ich elementy, które obsadzili żołnierzami zawodowymi bądź kontraktowymi. Czyli pewnie, nie wiem, no jak to było, 10%, 20% może zdolności brygady. Nie? No to słabo. A teraz tak. No i teraz tak. Dla Rosjan kluczowa jest kolej. Bardziej niż dla NATO. Tak. To na pewno dla strony rosyjskiej kwestie kolejowe są bardziej kluczowe jeszcze. No choćby dlatego, że efektywność ich transportu kołowego, no bo tam nie mamy paletyzacji, nie mamy kontenerów, tak? Jak spojrzymy, no to tam większość środków przewożona jest, jak to ładnie mój kolega kiedyś od transportu określił, jak pszczoły luzem. Prawda? Czyli wrzucamy no tak. na pakę i wieziemy. No i jak gdyby tutaj ta kolej jest na tyle istotna, że bez kolei w zasadzie armia rosyjska dłuższy czas takimi siłami, jakie ma obecnie, nie byłaby w stanie się płynnie zaopatrywać. Bo nie jest prawdą, że nie byłaby w stanie walczyć. Byłaby. Tylko byłaby bardzo upośledzona logistycznie. Po prostu. No bo ona by te działania była w stanie prowadzić. To nie jest tak, że bez kolei oni w ogóle nie byliby w stanie prowadzić działań. Byliby. Tylko, że no, upośledzenie by było znaczne i by permanentnie brakowało wszystkiego. Jeszcze bardziej niż brakuje obecnie. Nie? No tak. Natomiast jeszcze, Jarek, wracając do naszych, tu jest jak gdyby o tyle ciekawe, że w tej chwili zakłada się bardzo ścisłą synergię taką jednak transportu kołowego i kolejowego, trzeba mieć świadomość, bo na przykład przekraczanie szerokich przeszkód wodnych. I tu jak gdyby zakłada się z góry, że tych mostów może nie być. Czyli no tak. Prawda, już, bo tak działa NATO. NATO z góry zakłada, no bo ktoś powie, dobra, koleje, a przecież mosty będą rozwalone. No nie, no, doktryna natowska mówi jasno, tak jest w doktrynie natowskiej, każdej, dotyczącej transportu kolejowego, że jak masz tory i most kolejowy, to obok już wcześniej organizujesz przeprawę z rozładunkiem kołowym. Czyli mostu nie ma, ale już masz wcześniej przygotowane, rozładowujesz na samochody, przeprawa, załadowujesz na samochodzie albo z powrotem na pociąg, albo dalej jedzie na kołach. Co ciekawe, my mieliśmy w czasie jeszcze, w czasach Układu Warszawskiego, taką sławną zdolność, czyli budowy pontonowych mostów kolejowych. Kolejowych, tak, tak, było. I to ostatni raz przećwiczono, z tego co pamiętam, żeby nie skłamać, ale jakoś pierwsza połowa lat 80. w Polsce. Rosjanie dalej tą zdolność mają. Tak, nawet pokazywali mosty odtwarzane, kolejowe, gdzieś tam na terytoriach okupowanych Ukrainy. Tylko pytanie, na ile to było propagandowa chucpa, na ile realnie, ale chyba te wojska inżynieryjne tam te mosty faktycznie ogarniały, niestety. Trudno mi powiedzieć. Ja wiem, że u nas no to ćwiczono, natomiast oczywiście, no jak gdyby pytanie, bo to jest kwestia, ile może naraz wjechać i tak dalej. Nie odpowiem, jak to już trzeba by lepszych specjalistów. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia,
Kolej jest bardzo powiązana też z transportem rurociągowym. Bo tak, po pierwsze, wojskowe kompanie rurociągów dalekosiężnych przemieszczają się wyłącznie transportem kolejowym. Okej. No i z natury jak gdyby ich główna rola to by była taka, że cysterny podjeżdżają na wskazaną stację kolejową, albo nawet nie jest to stacja, tylko rejon. No i paliwo płynie bezpośrednio z miejsca, no bo tam się tworzy zbiorniki polowe takie z paliwem, gdzie bezpośrednio z cystern jest do tych zbiorników i rurociągami to paliwo płynie dalej. Na poziomie operacyjnym jest to bardzo efektywny sposób transportu paliwa i bezpieczny dosyć, bo taki rejon się osłania odpowiednio obroną przeciwlotniczą i tak dalej. No i to wtedy jak gdyby ma sens, jeżeli chodzi o zaopatrywanie wojsk, nie tylko naszych, ale i sojuszniczych, podkreślę. Super. Także ta kolej cały czas tak, ona jest ważna. Natomiast mówię, NATO zakłada zdolność poradzenia sobie mimo wszystko też przy takim nawet długoterminowym upośledzeniu linii kolejowych. Ja byś mógł powiedzieć, widzom wytłumaczyć, jak się zmieniła rola kolei w wojsku. Cóż, właśnie trzeba powiedzieć jedną rzecz na początku. To kolej była jednym z tych wynalazków, które umożliwiły wojnę taką, jaką znamy i taką, jaką widzimy choćby w Ukrainie. Otóż, jeżeli odwołamy się do tego klasycznego podziału toflerowskiego na wojnę pierwszej fali, czyli agrarną, rolniczą, drugiej fali, czyli industrialną, trzecią, postindustrialną, to wojna pierwszej fali agrarna to była wojna toczona przy pomocy siły mięśni ludzkich, przy pomocy zwierząt, a więc konie juczne, konie pociągowe i zapotrzebowanie na zaopatrzenie było niewielkie. Żołnierze mogli po prostu jedzenie rozszabrować na miejscu. Nie trzeba było dowozić dużych ilości amunicji, bo żołnierze albo amunicji do broni palnej nie zużywali w ogóle, albo oddawali tylko kilka salw. Ale w momencie, kiedy pojawił się karabin powtarzalny, samopowtarzalny, maszynowy, kiedy pojawiło się działo szybkostrzelne, nagle okazało się, że zapotrzebowanie na amunicję tylko rośnie. A oprócz amunicji dochodzą części zamienne, kiedy pojawiają się pojazdy mechaniczne, pojawia się zapotrzebowanie na materiały pędne, na smary. I bez tego masowego zaplecza produkcyjnego i masowego zaplecza transportowego wojny takie jak choćby wojna francusko-pruska, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa nie mogły być toczone. Przy czym mniej więcej do II wojny światowej to kolej była tym zasadniczym, najważniejszym środkiem zmechanizowanego transportu, ponieważ to był tak naprawdę jedyny, a później dominujący środek masowego transportu. Stąd też na przykład podczas I wojny światowej, kiedy okazało się, że armie w polu potrzebują tego zaopatrzenia, choćby właśnie tej amunicji do karabinów maszynowych czy żywności, budowano na przykład wąskotorowe kolejki frontowe i część z tych kolejek potem została przekazana do użytku cywilnego i mieliśmy je w normalnej, pokojowej eksploatacji w Polsce. Obecnie kolej jest uzupełniana przez inne rodzaje transportu, przede wszystkim przez transport samochodowy i to, co widzimy w wojsku i na wojnie, czy ogólnie w sferze bezpieczeństwa, to jest odpowiednik tego, co widzimy w sektorze cywilnym. Kiedyś kolej obsługiwała bardzo dużą gamę odbiorców w bardzo szerokim zakresie. Stąd też na przykład jak jedziemy pociągiem przez Polskę, to widzimy często na takich małych stacjach powiatowych, gminnych, wiejskich, że jest jakiś sypiący się już magazyn, jakaś zarośnięta rampa przeładunkowa. Po prostu te 50-60 lat temu przewożono na przykład jeden wagon z węglem, jeden wagon z nawozami sztucznymi, odbierano jakieś dwa wagony ze zbożem, tego typu rzeczy. A więc kolej zapewniała te przewozy, które obecnie zapewniają nam choćby samochody ciężarowe. W przypadku wojska jest to samo. Kolej z uwagi na swoją specyfikę techniczną, choćby przede wszystkim niskie opory toczenia, z uwagi na bardzo łatwe wykorzystanie ekonomii skali, gdzie mamy możliwość transportu na przykład 500, 1000, 1500 czy 2000 ton ładunku przy pomocy jednej lokomotywy i jednej lub dwóch osób w drużynie trakcyjnej,
to wówczas możemy przewozić w jednym potoku duży ładunek, dużą liczbę ludzi także, a potem ten ładunek możemy odpowiednio rozdzielać, przeładowując w tej chwili na samochody ciężarowe i dostarczać do odbiorców. Stąd też kolej współcześnie spełnia takie dwie zasadnicze funkcje, jeżeli mówimy w ogóle o wojsku, o wojnie i o bezpieczeństwie. Pierwsze to jest to znaczenie strategiczne, które widzimy już w czasie pokoju, bo nie ma armii bez zaplecza gospodarczego, nie ma armii bez zaplecza przemysłowego, a co za tym idzie, nie ma też przemysłu bez efektywnego transportu. W efekcie mamy sieci kolejowe, które są budowane nierzadko właśnie z myślą o tym, żeby zapewnić te najważniejsze strategiczne interesy państwa. Przykład, linia kolejowa Śląsk-Porty. Myśmy musieli ją sobie wybudować w czasie II Rzeczypospolitej, bo dotychczasowe szlaki przerzutu węgla do portów biegły przez obszary kontrolowane przez Niemców w dużej mierze, więc trzeba było zbudować odrębną linię, która będzie biegła tylko przez terytorium Polski. W czasach nam zbliżonych mamy dużą inwestycję kolejową, jaką jest Rail Baltica, czyli linia kolejowa, która ma połączyć państwa bałtyckie, czyli Litwę, Łotwę, Estonię, poprzez Polskę z resztą Unii Europejskiej. I tu nie chodzi tylko o jej przebieg, bo ona będzie oczywiście przebiegać przez tak zwany przesmyk suwalski, bo to jest jedyne możliwe połączenie, ale jest inny ważny element związany z tą inwestycją. Otóż to jest kolej, która ma być normalnotorowa, więc ma być normalna europejska, normalny europejski tor. A wytłumacz, Michale, jak możesz widzom kanału, bo nie wszyscy wiedzą, że... Znaczy miłośnicy kolei wiedzą, tak, ale nie wszyscy wiedzą, że istnieją tak zwane szerokie tory, tak, czyli był Związek Radziecki. Ale mamy na przykład tor szeroki, czyli 1520 mm, który jest typowy dla Rosji i byłego Związku Radzieckiego. Przyjętym także ze względów strategicznych, bo jeżeli mamy na granicy państwowej nie tylko kontrolę graniczną, celną, etc., ale nagle okazuje się, że po prostu nie da się zwyczajnie przejechać z jednej sieci kolejowej na drugą. Trzeba albo przeładowywać ładunki, albo przestawiać wagony. Nie da się zastosować tego samego taboru trakcyjnego, czyli na przykład tych samych lokomotyw, bo trzeba je w tym momencie zmieniać. To jest to ogromne utrudnienie logistyczne i my to odczuwamy i w codziennym transporcie, i odczuli to choćby na przykład Niemcy, ale w drugą stronę odczuli też to Rosjanie, kiedy nacierali na zachód w czasie II wojny światowej. Myśmy mieli długie odcinki naszej sieci kolejowej, po prostu przebudowane przez radzieckie wojska kolejowe właśnie na tor szeroki, po to, żeby zapewnić dostawy sprzętu, zaopatrzenia, przewóz ludzi. I ten sam problem w tym momencie dotyka państw bałtyckich. One w tym momencie nie dość, że znajdują się w niekorzystnym położeniu geograficznym, bo jakikolwiek transport może do nich dotrzeć albo drogą powietrzną, albo morską, albo właśnie przez ten przesmyk suwalski, to jeszcze pojawia się wąskie gardło, bo trzeba na granicy polsko-litewskiej, a raczej w obszarze tejże granicy, dokonywać przeładunków. Bo znowu, na polskiej granicy wschodniej mamy kilkanaście odcinków, które są szerokotorowe i wnikają w nasze terytorium właśnie z byłego Związku Radzieckiego, plus jeden długi odcinek, czyli linię tak zwaną dawną hutnicą siarkową, tak obecnie, tak, która biegnie aż na Górny Śląsk i została zbudowana dla zaopatrzenia w surowiec Huty Katowice. Ale nie będziemy sobie żartować teraz o ukraińskim sprzęcie i o Bumarze, prawda? No. Nie, nie będziemy. Pominiemy to. Ale myślę, że ta linia się obecnie bardzo przydaje i zupełnie inaczej niż sobie wymyślili Sowieci kiedyś. Jak najbardziej. Otóż w momencie, kiedy uświadomiono sobie właśnie, jakie znaczenie ma kolej, to zaczęto po pierwsze przygotowywać się już w czasie pokoju na konieczność wykorzystania tej kolei w czasie wojny. Stąd też na przykład mamy ten trend nacjonalizacji przedsiębiorstw kolejowych, bo w XIX wieku, jeszcze na początku wieku XX, normą w Europie było to, że kolej budowana jest, tak jak to choćby na przykład na ziemiach
niemieckich przez podmioty prywatne. Dostają No tak. koncesję, buduj, zarobisz, twoja sprawa. Ale potem mamy okres nacjonalizacji, przejmowania tych zadań przez państwo. No i w efekcie mamy taki organizm jak na przykład koleje, czy to koleje niemieckie, koleje Rzeszy, inne narodowe zarządy kolejowe, na przykład polskie koleje państwowe. I nie bez powodu bardzo długo było takie przeświadczenie, że kolej to nie jest praca, że to jest kolej, że kolej to jest służba i to było widoczne w tym etosie kolejowym z lat minionych. Ale to też sprowadzało się do założenia, że kolej w razie wojny zostanie po prostu objęta militaryzacją i będzie wykonywać przede wszystkim funkcje wojskowe. I tu była mowa właśnie o czym pisze autor Zbigniew Tucholski w tej książce. Przygotowanie taboru kolejowego, przygotowanie zasobów do odbudowy linii kolejowych, przygotowanie na przykład awaryjnych przepraw na rzekach i na Wiśle i na Odrze, na wypadek gdyby stałe mosty zostały zniszczone, bo one były oczywistymi celami. To było utrzymywanie na przykład rezerw taborowych. Mieliśmy na przykład utrzymywaną specjalną rezerwę parowozów do końca PRL-u. To były inne działania, na przykład zbudowaliśmy linię, tak zwaną esełkę Skierniewice-Łuków. To jest towarowa obwodnica Warszawy, która biegnie kilkadziesiąt kilometrów na południe. I z jednej strony ona oczywiście omija ten węzeł kolejowy, który jest węzłem zatłoczonym, bo to jest węzeł stołeczny, i ułatwia transport ładunków, bo to jest linia przede wszystkim towarowa. I jednocześnie, ponieważ ta linia jest w dosyć dużym oddaleniu od Warszawy, była w mniejszym stopniu narażona na skutki ataków, w tym ataków atomowych, chociaż oczywiście, znowu, w czasie zimnej wojny należało zakładać, że każdy most kolejowy na Wiśle czy Odrze został po prostu celem bomby atomowej. Natomiast starano się, żeby w razie potrzeby mieć zasoby, żeby dalej tą kolej odbudowywać, eksploatować, i przygotowywano się na tę okoliczność, na przykład właśnie poprzez utrzymywanie rezerw wagonów, i tu jest taki dosyć ponury element. Na przykład utrzymywano dosyć dużą liczbę wagonów chłodni po to, żeby transportować po prostu zwłoki z frontu. Były przygotowywane schematy konwersji wagonów pasażerskich czy bagażowych do składów pociągów sanitarnych. I współcześnie ta rola kolei w dalszym ciągu jest mniejsza niż kiedyś. To jest transport mniej elastyczny niż transport samochodowy, ale w dalszym ciągu, tam gdzie widoczne są zalety tego środka transportu, czyli możliwość łatwego przerzutu dużej liczby towarów. To mogą być kontenery z amunicją, to mogą być czołgi, to mogą być ludzie. Tam wówczas ta kolej się przydaje i w czasie pokoju, i w czasie kryzysu, i w czasie wojny. Stąd też na przykład, jeżeli sobie zajrzymy z kolei do małego atlasu linii kolejowych Polski, nie wiem, czy widać, bardzo sympatyczna pozycja, to tam mamy zaznaczone na przykład także oprócz bocznic do różnych zakładów górniczych, przemysłowych, baz paliwowych, mamy także zaznaczone niektóre bocznice obsługujące bazy wojskowe. I w ciągu ostatnich kilkunastu lat widać było prowadzone prace inwestycyjne, które miały na celu po prostu doprowadzenie do tego, żeby móc skutecznie korzystać właśnie z sieci kolejowej jako szlaku dostaw. Na przykład odbudowano bocznicę, dosyć długą bocznicę, bo to jest kilkanaście kilometrów, do bazy lotniczej w Siemirowicach. Odbudowuje się na przykład linie kolejowe w pobliżu Żagania z powodów oczywistych. Zresztą cały czas mamy tak zwany wykaz linii o znaczeniu państwowym, które są właśnie z powodów politycznych, z powodów strategicznych, z powodów wojskowych, uważane za ważniejsze od innych, ponieważ nimi będą przewożone materiały na użytek wojskowy, ale także surowce strategiczne. Stąd też ta kolej w dalszym ciągu jest ważna i w dalszym ciągu pojawia się problem, w jaki sposób można ją ochronić, ponieważ pewne jest, że będzie ona celem działań przeciwnika. Komu w drogę temu czas? Czas na pewno jest nam drogi, a więc warto go oszczędzać, zwłaszcza będąc w podróży. Zamiast oczekiwać w długich kolejkach, zadbaj o chwilę dla siebie. Jak to zrobić?
Zaplanuj swoją podróż z wyprzedzeniem, kupując bilet przez aplikację Koleo. Zainstaluj ją w swoim telefonie i wyszukaj interesujące Cię połączenie. Zakupu dokonasz w tej samej cenie, co w tradycyjnej kasie biletowej. Następnie wybierasz formę płatności – kontem Koleo, blikiem lub kartą płatniczą. Możesz też zapłacić Apple Pay lub Google Pay w zależności od systemu w Twoim telefonie. Zobacz, jakie to proste! Bilet zostanie zapisany na Twoim telefonie. Nie musisz być online, by okazać go przy kontroli. Komu w drogę, temu czas, to zaplanować. Udanej podróży z Koleo. I to by było tyle, drodzy widzowie, jeżeli chodzi o udział kolei w wojnie na Ukrainie, o zastosowanie kolei w wojsku, wojskowości, w działaniach militarnych. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli tak, to gorąca prośba o zalajkowanie, skomentowanie na dole, przesłanie do znajomych. No i oczywiście bardzo gorąco i serdecznie dziękuję patronom, którzy wspierają mój kanał w programie Patronite, w tle plansza z podziękowaniami. I na koniec przypominam, że sponsorem odcinka była firma Koleo.